Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andety, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 21 odcinku z Dead by Daylight, wyzwanie adeptów killerów, moi drodzy, i dzisiaj przed wami koszmar, czyli Freddy. I trochę jestem spanikowany, bo on tam się tajpie do tych genów, jakieś takie dziwne akcje, krzywe od dupcza, więc nie wiem, co z tego wyjdzie i widzę, że mam milion punktów, więc wypadałoby wydać, poczekajcie, może, zanim tutaj sobie zrobimy rzeczy, to ja je wydam na, o, niech będzie na zarazę. Bo i tak, słuchajcie, trzeba by to wbić mu ten 10 poziom. Natomiast, moi drodzy, perki do koszmara już wybrałem. Jeszcze oczywiście ich nie czytałem. Zaraz sobie zobaczymy. I powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to będzie, bo ostatnio DBD mnie strasznie zaskakuje. I to w tym bardziej negatywnym sensie. I tutaj nie chodzi o meczyki adeptów, bo to, co było tam tydzień temu, to już wiadomo. Brakowało tego jednego emblematu, wszyscy wiemy, jest super. Natomiast chodzi mi o to, co się ogólnie wydarza podczas tego eventu, który w sumie już się kończy. Już się skończył nawet, w sensie u mnie jeszcze jest, bo ja to nagrywam, wiecie, w momencie, kiedy jeszcze jest ten event rocznicowy. Natomiast słuchajcie, takiego wylewu kamperów i tunelów i wszystkiego to ja nie widziałem w życiu. No, ale wiecie. Tak czasem bywa. Dobra, jeszcze trochę sobie wydamy. Co to? Noedik. Mamy Noedika. I tak nie mogę go użyć, więc co za różnica. O, Noedik na dwójce, patrzcie. Czat. Dobra, mamy 8 poziom, myślę, że wystarczy. Wracamy do naszego pięknego... Gdzie on jest? Koszmar, tu. A, i poziom w ogóle trudny, widzę. No tak, oczywiście. Dobra, dam sobie ready, niech się meczyk szuka. Z darów mogę coś dać. Niech sobie zaczną oddzielnie. Krwawy strażnik. Gdy tylko jedna z bram wyjściowych zostaje otwarta, umiejętność aktywuje się i aury ocalałych znajdujących się w obrębie wyjść stają się dla ciebie widoczne. Raz na mecz, kiedy krwawy strażnik jest aktywny, powieszenie ocalałego na haku przywoła byt, który zablokuje oba wyjścia na 30 sekund, uniemożliwiając całkowicie ucieczkę wszystkim ocalałom znajdującym się na mapie. Okej. Okay. Zapamiętaj mnie. Jeden z ocalałych staje się twoją obsesją. Za każdym razem, gdy uderzysz obsesję podstawowym atakiem, wydłużasz czas otwarcia bram wyjściowych o 4 sekundy. Twoja obsesja nie podlega wpływowi, zapamiętaj mnie. Zabójca może mieć obsesję na punkcie jednego ocalałego naraz. I rosnąca obawa, w sensie paląca potrzeba, rosnąca obawa, że ofiary mogą uciec, wypełnia cię gniewem i przynosi niespodziewaną motywację. Za każdym razem, gdy ocalały ukończy naprawę generatora, paląca potrzeba nabiera mocy. Za każdy ukończony generator otrzymujesz kumulatywny bonus 3% do prędkości podnoszenia, zrzucenia, przeskakiwania, uszkodzenia generatorów i niszczenia palet do końca próby. No, to takie rzeczy tutaj widzimy. Czat. Co ja mogę zobaczyć? Nie wiem, pojemnik na pigułki, co to jest? Co to w ogóle daje? Ja nie wiem, czy ja chcę takie rzeczy. Dźwięki jęków bólu są głośniejsze. O. To bym chciał. I to też bym chciał. To jest na generatory. Bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy. Ja robię cięcie i słyszymy się za chwilkę w meczyku. No, przełęcz udręki bardzo piękna. Farma Coldwind. Oh my god. Zastaw senne sidła. Nie wiem, co to oznacza. Co to znaczy? A to jest ta kropka! O Boże, to, czemu to postawiłem tutaj? Bez sensu. Dobra, wiem, co to jest. Już teraz jakby rozumiem. To są senne sidła, okej. Okay. Dobra, tylko muszę chyba sobie, słuchajcie, drugą stawkę założyć. W ogóle coś mi za oknem pisze, nie wiem, czy to słyszycie. O! O! Dobra, widzę go. A tu był jeszcze pan jeden, poczekajcie. O, tu właśnie. Pani była w sumie. Okej, biegniemy, słuchajcie. A co? No chodź tu, robaczku. Co to znaczy uruchom projekcję snu? Może to przetestować. Kontrol. Co to robi? Aha! Czy ja jestem głupi? Czy ja się właśnie tepnąłem milion... Ja pierdziu! Dobra, to jest tepanie się. O gosh, a gdzie ona była? Ja jej teraz nie zna... Hit. Czy wy to widzieliście? Ja nawet nie wiem, gdzie ją pizłem.
gdzieś ją słyszę, czekajcie. Mam cię! Boże, jak dobrze cię znalazłem, kobito! Ty mi nie rób tego... Oh gosh. Hit. Przysięgam. Dobra, pani się położy na haczyk. A to jest to... No idę, zobaczymy. I co, że niby tu nikogo nie ma? Jakim cudem? Tamto została ściągnięta, bardzo dobrze. Czekajcie, idziemy tutaj zobaczyć. O, słyszę, że się kręci. Chodź. Zostaw to i chodź. Dobra? O, tu mamy haczyk, zobacz jaki ładny, piękny, cudowny. Tiruriru. Chodź na haczyk. Wyjdź sobie. Ja sobie gena zagresuję. A dlaczego by nie? Dobra. Idziemy dalej. Tu cisza. O, widzę ślady. Widzę ślady. Tylko jeszcze nie wiem gdzie, w sensie w którą stronę mogę je zobaczyć. A czekajcie, a tu jest szafeczka. A nie, nie ma tak dobrze, że w szafeczce ktoś będzie sobie siedział naprawdę. No dobra, chyba nie wiem, gdzieś ktoś był, ale już nie ma. O, czekajcie, tam jest. Idu. Słyszę, jak ktoś gdzieś stęka. Zrobili gena, dobrze. Dobrze. Tak się trochę kręca wokół komina bez sensu. Idziemy tam, zobaczy. O! A ona tu tak stanęła jak wry... Gdzie ona pol... Halo? Co tu się wydarzyło? Tu mamy hak, oj, koronę mam, siabadabada. Dobra, weź sobie ją. Podniosłem? Nie wiem, czy podniosłem, czy nie. Nieważne. Czemu tego żeś kręcił, panie? Chodź tu. Chcecie na hak. Mogłem cię nie walić, ale już cię walnąłem. To jakby, mogłem cię raz odciągnąć. Też by było super. Czy tu jest piwnia? Nie. Nie ma. Ale tu gdzieś pewnie będzie haczyk. Ojej, daleko. O, tutaj, czekajcie, tu, po lewej. Po lewej widziałem piękny, dorodny. Tam ktoś się skrada, widzę. Spadł mi z tą latarką. Dziady. Gdzie ta latarka była? Tutaj ktoś szedł, czekajcie. Widziałem cię. Oj, a co tutaj? A, to ta bomba. Chodź. Tamten też sobie biegnie. Niech sobie biegnie, na spokojnie. Czy ten mój balkon się może uspokoić? Słuchajcie, cały czas mi coś dzisiaj świszczy, gwizdże, nie wiem, coś tłucze, nie rozumiem, co chodzi. Nie. Dobra, pan na haczyk. Ja sobie gena oczywiście zregresuję bardzo ładnie, proszę. Gdzie mnie z tą latarką, Morella? Tylko, że ja już jej nie widzę. To jest problem. A czekajcie, tu coś jeszcze. Gdzieś ktoś biegł. No jakby nie wiem gdzie. A, ten tu... Kurde, chciałem za Morelką iść. Raz. No chodź do mnie. Chodź tu do mnie. Kinguś. Dawiduś Kinguś.
No jaką parcie, jak on się tutaj cyrkluje ze mną tej. Ty dziadu, o ty. No i masz. I masz. Dobra, tą palę sobie rozwalę. Tu sobie gena też pyknę. Bo muszę, że gdzieś tu biega na bank. No, no nie mówię, proszę, zgadzam się, żeś schował, wiesz, ty co? Chodź. Chodź do mnie. I chodź na haczyk. O, na górkę. Patrz, wiesz, ładnie wyeksponowane, King. To jest super, widzisz? Widzisz? O. Wisz sobie grzecznie. Ja sobie, czy ten gen już zrobiłem? Tak, to był ten, który zrobiłem, dobra. Komu się, słuchajcie, zachciało trzepać dywany? Umrę. Tu coś się chyba... A już jest zrobiony. Już jest zrobiony tej... Tu nikogo nie słyszę. Tego ściągnę. To ja tam idę, słuchajcie, a co? A co? Weźmiemy drugą osobę. W Klodzie. Klodzia jest super. Wcześniej mi zniknęła z powierzchni ziemi, to teraz ją przyłapię. Widzę ją. Mam cię, piękna. Co, paletkę tu masz? No masz, no tak, pewnie. O! Świetnie to zrobiłaś! Bardzo mi się to podobało, kochana. Naprawdę. Ja chciałem palet rozwalić, a żeś mi weszła sama... No dobrze, no. Mogę cię powiesić? Dziękuję. To było piękne. Jakby kocham. To było cudowne. Dobra. Tutaj się gen, słyszę, kręci. Już nie. Znaczy, kręci się dalej, ale wiecie. A ktoś ją ściągnął. Czekajcie, to było szybkie. To tam ktoś musiał być chyba od razu. Dobra, to ja sobie poszukam znowu. O! No nie, dobra, to nie, Klodzia nie, bo ona była. Pan King. David, patrz, masz ładny hak. Teraz będzie mi każdą paletę spuszczał. Świetnie, gratuluję. To muszę, słuchajcie, dwie palety zaraz rozwalić. Dobra, leż sobie, słoneczko. Chodź. I tu mamy haczyk od razu, zobacz jak super. Widzisz? Dobrze, pan robi narę. A ja... Gdzie są te palety, które on tu rzucił gdzieś? Słyszałem cię z kilometra, piękna. Oj, jest szansa, że się wyrwie. Albo i nie, bo tu jest hak. Bo tu jest hak, na 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 na. Dobra, tylko gdzie on mi te palety teraz? Kurczę, chciałem to, słuchajcie, dokładnie sobie porobić i co? O! Kurde! Gdzie on jest? Chodź tu. Wziąłem i oślepiła, no. Dziadyga, dziadyga! O, tu jest paletka, proszę.
Tu jest paletka. Proszę bardzo. O, i jest Klodzia. Patrzcie, miała klapę. Hit, ale mamy! Odblokowano się. Koszmar ekspert. Zrobiłem adepta za pierwszym razem. Freddy, którego się bałem. Czaicie? Oh my god. Naprawdę? No to czat. Hit. No i moje rangi w sumie były. Dobra, moi drodzy, w takim razie kończymy to z adeptem na Freddim. What? Lowki, kiszki, bezoski, dziękuję was bardzo mocno i bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i słyszymy się niebawem w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!